dzisiejszy gość, wokalista rockowy, malarz, poeta, kompozytor. Tak, znany z takich zespołów jak Siekiera, Armia, Dota N2-3, Budzy, Trupia Czaszka, wiele innych. Wyjątkowy artysta, zasłużony też promotor sztuki i będzie się z nami dzielił tym właśnie doświadczeniem swojego życia, bo chodzi o to, żeby spotkać się z konkretnym człowiekiem, z konkretnym doświadczeniem. Tomasz Budzyński, zapraszamy. Witamy. Ja chciałem się podzielić jeszcze jednym słowem, zanim przekażę mikrofon. Tak trochę czytałem i znalazłem taki jeden wywiad. I tam takie twoje słowa znalazłem. Nie jestem spoko i nie chcę być spoko. Nie zabiegam o to, żeby być fajnym. Chcę być przynajmniej uczciwym grzesznikiem. Także o tym, myślę, mieliśmy też rano troszeczkę, o tym, żeby być prawdziwym. A ja słyszałam inne słowo, równie mocne, że przed nawróceniem nigdy nie słyszałem w kościele dobrej nowiny. To też były słowa, które jakoś mnie dotknęły. Tomek, my po prostu chcielibyśmy się dowiedzieć, co w twoim życiu było złotym cielcem i kim jest twój Bóg. Przekazujemy mikrofon. Dziękuję. Powiem trochę więcej. Nazywam się Tomasz Budzyński, mam 55 lat, jestem żonaty z jedną kobietą, mam dwójkę dzieci, w zasadzie trójkę, bo pierwsze umarło, ale moja córka Nina ma 21 lat, a Stasiek Stanisław ma lat 18, już będę dzisiaj z nim grał tutaj, ponieważ skoro już gram, to mogę coś śpiewam ze tych zespołach, co tutaj wyliczają, to chyba zaśpiewam też coś, nie? Dobra. Z tym synem swoim, Stanisławem, jestem, niech on przyjdzie, to zagramy coś. A zanim jeszcze zagracie, to ja bym chciała powiedzieć takie jeszcze krótkie ogłoszenie, że po świadectwie, po katechezie Tomka będzie można zadać pytania również. Będziemy czuwać tutaj z mikrofonem, także przygotujcie pytania. Tomek lubi pytania. Lubię pytania. Głośniej trochę tutaj, proszę, mi ten. Lubię pytania, bo głośniej proszę tu w tym odsłuchu. Hej, hej, jeszcze głośniej. Lubię pytania, odpowiadać na pytania, bo przynajmniej można konkretnie odpowiadać, a nie jakieś lanie wody tam. Dobra, zanim coś zacznę mówić, to zaśpiewam jeden utwór, który jest moją kompozycją własną. Ja komponuję utwory w tych zespołach Armia i 2TN23 też, ale też piszę teksty, ale ten tekst nie jest mój. Poproszę gitarę tu. Nie ma jej. O, przepraszam. Nie było styku. Teraz jest, dzięki. O, jest świetnie. Dobra, to zagram ten utwór. Jest to utwór z mojej płyty solowej, takiej płyty Luna. I utwór się nazywa się Tren. Jest to tekst do taki prorok Jeremiasz był. Nie wiem, czy wiecie, czytacie Stary Testament. W Starym Testamencie są tacy, pojawiają się ludzie zwani prorokami. Jednym z nich jest prorok Jeremiasz. Jakoś ta osoba, ten prorok Jeremiasz, muszę powiedzieć, jest mi jakoś bliski. Nie wiem dlaczego, ale jest mi bliski. I postanowiłem napisać muzykę do jego słów, ponieważ te słowa, szczególnie sam początek tego utworu, zresztą później, mówią w ogóle o moim życiu. Więc ten utwór powie więcej o moim życiu niż moje później gadanie, tak mi się wydaje, więc wolę zaśpiewać. No.
Uwiodłeś mnie, uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Zmagałeś się ze mną, zmagałeś się i zwyciężyłeś. Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Zmagałeś się ze mną, zmagałeś się i znów zwyciężyłeś. Nocą i dniem u mego boku i w sercu my. Nocą i dniem u mego boku i w sercu my. Jak letni deszcz, jak zwiastun burz, jak letni deszcz, jak zwiastun burz. Haj, jaj, 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 mówię, muszę krzyczeć, przemoc, przemoc, ciemiężenie. Tak, Twoje słowo jest kpiną i zniewagą dla mnie. Powiedziałem sobie, nie będę już mówił, nie będę już myślał, myślał o nim. Powiedziałem sobie, nie będę już mówił, nie będę już śpiewał, śpiewał o nim. Nocą i dniem u mego boku i w sercu my. Jak letni deszcz, jak zwiastun burz, jak letni deszcz, jak zwiastun burz. Przeklęty dzień, gdy się urodziłem, tak urodził ci się syn, chłopiec. Dlaczego wyszedłem z łona mej matki, by oglądać cierpienie i ból? Lecz w moim sercu pali się ogień, czarny ogień, co sięga moich kości. Lecz w moim sercu tajemny ogień, czarny ogień, co spala moje kości. Nocą i dniem u mego boku i w sercu my. Nocą i dniem boku i w sercu my. Jak letni deszcz, jak zwiastun burz,
jak letni deszcz, jak zwiastun ten burz. Dziękuję bardzo. Ten utwór, mogę powiedzieć, ten tekst w ogóle mówi o moim życiu. Po prostu każda ze zwrotek jakby opowiada o życiu moim. Po prostu identyfikuje się z tym tekstem, który napisał ten Jeremiasz. Bardzo jest mi to bliskie, ale chcę powiedzieć o tym, bo to jest pierwsze słowo było takie, nie wiem czy pamiętacie. Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. To jest uwieść, uwiodłeś mnie. Z czym się wam to kojarzy? Uwiodłeś. To jest, ja rozumiem, że to jakby zakochać się w kimś. Kto się we mnie zakochał, uwiódł mnie, a ja pozwoliłem. To jest ważne, pozwolić. Bo ludzie, naprawdę, niektórzy kochają się albo kogoś kochają, ale czy pozwolisz się być, żeby ktoś kochał ciebie? Pozwolisz to? I to jest pozwoliłem uwieść się. Pozwoliłem. Któregoś dnia pozwoliłem. I to jest, ta piosenka dla mnie jest bardzo ważna. W ogóle ten tekst jest bardzo ważny, chcę powiedzieć. I bo to jest takie pytanie, czym jest chrześcijaństwo? W ogóle wy tutaj, żeście przyjechali, rozumiem, siedzicie z zakonnikami, siostry, chrześcijanie, nie? Ale co to jest? Co to jest to chrześcijaństwo? Nie? To jest dobre pytanie, bo ja jestem wychowany, jak to się mówi, ja mam 55 lat, ale wychowany, jak to się mówi, w rodzinie katolickiej, tak? Tak zwanej polskiej katolickiej rodzinie. Urodziłem się, zostałem ochrzczony, poszedłem do sakramentów, zaprowadzili mnie do komunii i tak dalej. Do chrztu też mnie zaprowadzili. Ale pytanie, czy ja chrześcijaninem nie byłem? Czy ja jestem w ogóle chrześcijaninem? Mimo że byłem ochrzczony, u komunii, jakieś pacierza mi nauczyli, ale czy jestem chrześcijaninem? Pytanie. To ja myślę, że to jest dobre pytanie w tym wszystkim. Bo owszem, właśnie po pytaniu, czy jestem chrześcijaninem, ale co to jest to chrześcijaństwo? Co to jest w ogóle? I to jest taki ten, czy to jest jakaś teoria? Teoria, w której książ można przeczytać, jak, wiecie, są różne teorie, filozofie są, nie? Weź to na razie tu, albo nie. Są różne mądre książki i można je przeczytać i powiedzieć, o tak, podoba mi się, to jest prawda, nie? Tu w tej książce jakiś, nie wiem, filozof, jakiś kurna Platon, dobrze mówi, zgadzam się, tak, nie? Czy chrześcijaństwo jest jakaś teoria, że można, rozumiecie, przeczytać książkę, nie wiem, ale wy wiecie, o jakiej książce ja mówię? O Biblii. Że co, przeczytam Biblię, tak? Aha, i ty mówisz, pyta, aha, okej, okay, to tak, rozumiem, tak, dziękuję, rozumiem, zrozumiałem wszystko, jestem chrześcijaninem. To nie tak, to nie jest to. Chrześcijaństwo nie jest żadną teorią. Żadną. Tak samo, bo tak samo, czy to jest jakiś, nie wiem, system moralny, na przykład tak zwany, można powiedzieć, moralizm, bo ja to tylko to słyszałem, jak chodziłem do kościoła. Mnie, wiecie, jak mnie wychowywano, takie dzieci, w takiej pobożności jakiejś, dziwnej, wychowywano tak, że co ty, co musisz, co musisz? Mnie wychowywano, jak byłem dzieckiem, cały czas, że musisz być grzeczny. Grzeczny. Ale teraz jest problem, a co jak jesteś niegrzeczny? Jak jesteś niegrzeczny, to co? Bo ja byłem niegrzeczny. Ale mi mówiono coś takiego, wciskano mi taki kit przez cały czas, że
jak jesteś niegrzeczny, to Bozia płacze. I słuchajcie, i to jakie do dzieci, Bozia, co to kurna jest? Jaka Bozia? Co to jest Bozia? Nie no, jest coś takiego, przepraszam, bo tutaj siostra mówi, fałszywy obraz Boga. To jest fałszywy obraz Boga. Nie ma czegoś takiego jak Bozia. Nie istnieje Bozia. Ale się dzieciom wciska, że jest Bozia. Bo wiecie, wiecie jaki jest błąd tych rodziców wszystkich i tych, takich, tego pokolenia? Że jest coś takiego, że dziecko jest głupie. Bo to jest tak jak taki ten, że jak duży to jest mądry, ale ten, co jest mniejszy, to głupi jest. Nie można mu powiedzieć, rozumiecie, Bóg, Jezus, tylko Bozia. I najlepsze są, że ten ksiądz bidny chodzi i daje takie obrazki tym dzieciom, takie ohydne obrazki. Rozumiecie? Na tym obrazku jest taki Jezusik, usteczka ma pomalowane szminką chyba, rzęsy też ma tym, jak dziewczyny, jak się to nazywa? Rzęsy też tym tuszem ma takie porobione i to jest, i wiecie, i oni tu właśnie mówią, to jest Bozia. Ja to jest pytanie, to jest ten Bóg, który mnie wyrwał, nikt mi nie powiedział, ze śmierci. To jest ta Bozia, tak? To jest ten Bóg. I ja byłem tak wychowany. Rozumiecie, że jak jesteś niegrzeczny, to ta Bozia płacze. Jest smutna. Smutna Bozia. I rozumiecie, i to jest fałszywy obraz Boga. Taki Bóg nie istnieje, który jest na tych obrazkach. I wiecie, ale chodzi, pytanie, co się dzieje dalej, bo dalej jest jeszcze gorzej. To dziecko, którego uważa się, że jest głupie i nie można mu powiedzieć, że słuchaj, jest Bóg, Bóg, tylko Bozia, to dziecko, wiecie, rośnie, tak rośnie, rośnie i staje się nastolatkiem nagle. I już ona, nie interesuje go Bozia jakaś. Jakie to Bozia? Śmieję się z tej Bozi w ogóle. To po co mi ta Bozia? Jestem już nastolatkiem, rozumiecie? Nie interesuje mnie Bozia żadna. Ale wtedy, jakie jest? Jakie jest wtedy, co się mówi takiemu osiemnastolatkowi? Słuchaj, nie możesz być, jesteś niegrzeczny. A jak jesteś niegrzeczny, to pójdziesz gdzie? Gdzie pójdziesz, jak jesteś niegrzeczny? Dziękuję, siostro. Tak mi mówili. Jestem niegrzeczny i pójdziesz do piekła. A dlaczego? Bo wiecie, co się stało z Bozią? Bozia nie urosła. Bo mi się wydawało, że jak ja rosnę, to i Bozia będzie rosnąć. Nie. Bozia się nagle przemieniła. Z Bozi się stało coś takiego, że hit! I jest taki groźny starzec. Groźny starzec z taką wielką brodą, który stoi nad gdzieś w niebie. Tak, takie wyobrażenie, fałszywy obraz Boga, że ten starzec sobie siedzi w niebie, rozumiecie, i tak patrzy tylko, kto tu zgrzeszył? A i wyciąga pałę i jeb, rozumiesz? I to jest ten Bóg, groźny starzec, z Bozi nagle groźny starzec. I widzicie, i później, i człowiek, który chodzi do kościoła, tak jak ja chodziłem, słyszałem tylko coś takiego, że trzeba być, najpierw trzeba być grzecznym, a później, że trzeba być dobrym. Że trzeba być dobrym. Ale ja nie byłem ani grzeczny, ani dobry. Swoje grzechy miałem wymalowane na twarzy jako nastolatek. Co nastolatki robią pod kołdrą? Ja to robiłem. Może nie, co? Bo ja tak. I chodziłem do spowiedzi, wstydziłem się, ale grzesznik, grzesznik, a tu w tym towarzystwie świętojebliwym, tak zwanym, to ty w ogóle stąd wynoś się. Bo nie ma dla grzesznika zmiłowania. Taką usłyszałem nowinę, rozumiecie? Usłyszałem złą nowinę. Słyszałem, że dla ciebie nie ma tu miejsca między nami dobrymi.
ty idziesz do piekła. To ja sobie pomyślałem, to co ja tu robię? Co ja robię w tym towarzystwie świętym? Podobno, no bo skoro, przepraszam, skoro oni tu stoją w tym kościele, tak stoją i się modlą wszyscy, to znaczy oni są dobrzy. A ja nie. Rozumiecie? Jestem grzesznikiem. Złe rzeczy robię. Kradłem. Co chcecie? Wszystko. I jaka jest, czy jest dla mnie jakaś nadzieja? Ktoś mi dobrą nowinę powiedział? Nikt. Rozumiecie? Przez tyle lat nikt. Słyszałem tylko moralizm, który mówił, że to jest dobre, to jest złe, to rób, tego nie rób, to wolno, to nie wolno, a jeżeli robisz to, co nie wolno, to i pójdziesz do piekła. To ja powiedziałem, po co ja tu w ogóle przychodzę? Jak ja codziennie grzeszę, codziennie. Czyli nie ma dla mnie żadnego ratunku. Rozumiecie? Bo jest pytanie, z tej Bozi zrobił się wielki, groźny starzec, a gdzie Chrystus? Gdzie się z Bozi Chrystus zrobił? Nie ma żadnego Chrystusa. Rozumiecie? Jest Bozia albo groźny starzec z pałą. I ja nie chcę, żeby mi ktoś pałą bił. Rozumiecie? Uciekłem z tego kościoła, bo nie słyszałem dobrej nowiny. Wiecie, co to jest chrześcijaństwo? Chrześcijaństwo to jest... Nie jest ta teoria, nie jest ten moralizm, którą mnie pół życia mi wmawiali, te bzdury, tą antyreligię. Wiecie, co to jest? Bardzo pięknie o tym powiedział papież. Benedykt XVI jest taki papież. Teraz jest papież Franciszek, kocham go bardzo, ale wcześniej był taki Benedykt XVI, on żyje jeszcze, dziadek taki. I on, jak go spytali, Ojcze Święty, co to jest chrześcijaństwo? To wiecie, co on odpowiedział? On odpowiedział, że to jest chrześcijaństwo, to jest historia miłosna. Historia miłosna. Jak to jest pięknie powiedziane, to jest poeta. Mi tego nikt nie mówił, nigdy nie słyszałem o żadnej miłości. Ja słyszałem o piekło, o piekle i o niebie. I że mam być grzeczny. A nikt mi powiedział, że ktoś się może zakochać w tobie. Nikt nie powiedział, bo Chrystus zniknął. Bo rozumiecie, jak się stać chrześcijaninem? Że ktoś, pójdą cię, zaprowadzą cię do chrztu, ochrzczony jesteś chrześcijaninem? Żeby być chrześcijaninem, trzeba chrześcijanina spotkać. Trzeba spotkać drugiego chrześcijanina. Rozumiecie? Można powiedzieć, trzeba spotkać Chrystusa. Nie można, żeby być chrześcijaninem, przylgnąć do jakiejś idei. Rozumiecie? Tylko trzeba spotkać. Trzeba spotkać i dotknąć i to ma smak. Rozumiecie? Sól. Chrystus mówi coś takiego do swoich apostołów. Wy jesteście solą ziemi. Rozumiecie? On takie coś powiedział. Co to znaczy, że chrześcijanin ma być solą ziemi? O co tu chodzi? Po co jest sól? Po co sól jest? Sól jest po to, ja powiem tak, jak się gotuje zupę, to żeby zupa była dobra, trzeba ją posolić. Bo w zupie, na przykład w zupie jest jakiś tam kalafior, jakieś tam fasola, buraki, nie? Jakieś ziemniaki i żeby marchewka, nie? I żeby to wszystko tego, to trzeba posolić. I wtedy jesz i mówisz, dobre. I patrzcie, co sprawia, że to jest dobre? To sprawia sól. Bo same z siebie te wszystkie, te ziemniaki, buraki, ja jestem na przykład, patrzcie, bo można powiedzieć tak, że Pan Bóg stworzył, że gotuje się taką zupę wielką dla Pana Boga, taką w garku. I tam są różne warzywa. Ja na przykład mogę być burakiem w tym garku zupy. I potrzebny jest, żeby ktoś tą zupę posolił. Bo Pan Bóg, jak ją, rozumiecie, skosztuje, to mówi, o, teraz jest dobry burak.
posolony jest. Burak posolony, to ja. Ja jestem posolonym burakiem. Rozumiecie? Byłem kiedyś niesmaczny, byłem mdły, ohydny, ale mnie ktoś posolił. Spotkałem chrześcijanina w życiu. A chrześcijanin co robi? Głosi dobrą nowinę. Rozumiecie? Bo może być zła nowina. Może być nowina zła. Ja słyszałem złą, ale kiedyś usłyszałem dobrą. Usłyszałem dobrą nowinę. Usłyszałem kiedyś, poszedłem na katechezy, słuchajcie. Poszedłem na katechezy i tam w czasie tych katechez usłyszałem, ktoś powiedział z tych katechistów coś takiego, że Bóg kocha ciebie. A ja tak słucham, w ogóle nie mogę, przecieram uszy jakoś. Jak to mnie ktoś kocha? Jak to ktoś kocha mnie? Mnie nikt nie kocha. Ja całe życie gdzieś musiałem biec, musiałem gdzieś uciekać, rozumiecie? Jak byłem nastolatkiem, porzuciłem kościół katolicki i zostałem tak zwanym punkiem, a wcześniej byłem hipisem, robiłem wszystko na przekór moim rodzicom, nauczycielom. Ale dlaczego robiłem na przekór? Bo chciałem, żeby ktoś mnie zauważył, bo nikt nie chciał na mnie patrzeć. Ja pochodzę z małego miasteczka, Puławy takie miasteczko, małe, koło Lublina. I tam się wychowałem, nie? I to jest, co może chłopak z takich Puław? Co jest dobrego, co może być dobrego z Puław? Nic. Ale słuchaj, ale myśmy sobie wymyślili z moimi kumplami. Byliśmy punkami i założyliśmy sobie taki zespół Siekiera, rozumiecie? I pojechaliśmy... Ja kiedyś inaczej wyglądałem, teraz taki jestem, ale miałem kiedyś takiego irokeza na głowie, 30 lat temu. Ten zespół Siekiera powstał w 1984 roku, to jest 30 ile? Ile? 33 lata temu. I 30 lat temu ja miałem takiego irokeza na głowie i chcieliśmy założyć zespół, żeby drzeć ryja, słuchajcie, tylko rozumiesz, o to chodziło. I chodziło o to, żeby no tylko to robić. Ale dlaczego człowiek ma robić coś takiego? Ale to jest pytanie, dlaczego? Dlaczego on ma to robić? Czy nie może mówić normalnie? Kto doprowadził do tego, że ja muszę, tak jak śpiewałem, kiedy mówię, muszę krzyczeć w tej pieśni. Muszę krzyczeć. Dlaczego ja muszę krzyczeć? Bo ja w środowisku swoim, tym rodziny, nie spotkałem chrześcijanina. Ani jednego. Nikogo. Nie spotkałem go wśród księży, który mi ten w rodzinie, w szkole. Nie spotkałem nigdy chrześcijanina. Nigdy. Słyszałem, masz być grzeczny i żebyś nie narkotyzował się. A ja się narkotyzowałem. Ale po co to robisz? Dlaczego to robisz? Dlaczego musisz krzyczeć? Kto? Ale krzyczysz, bo chcesz, żeby ktoś usłyszał ciebie. Bo wszyscy mówią stąd, wypierdzielaj stąd. Taki jest dla ciebie, to jest twój los. Jesteś nikim, nikim, zerem. Jeszcze z jakichś Puław zapyziałych. To my żeśmy sobie w tych Puławach założyli taką kapelę, że Siekiera, że jak żeśmy pojechali do tego Jorocina w tym 84, to żeśmy tak dopieprzyli, takiego daliśmy czadu, że po prostu tam szczęki opadły tym ludziom tam. 20 tysięcy ludzi było, po prostu oniemieli, dosłownie. Taki czad był. Rozumiecie? I to ciekawe, rozumiecie, bo tutaj jest o idolach, o tych fałszywych obrazach Boga. Ja jako nastolatek, prawda, to nie interesowałem się Pismem Świętym, tylko interesowałem się piłkarzami i gwiazdami rocka. Chciałem być też taką gwiazdą rocka, ale jak w Puławach możesz być gwiazdą rocka? Jak w Puławach możesz w ogóle być kimś? Rozumiesz? Może, jak jesteś z Warszawy, to może jeszcze, nie? Z Warszawy to może, ale z Puław.
I my żeśmy dla żartu trochę ten zespół Siekiera założyli. I słuchajcie, pojechaliśmy tam i daliśmy takiego czadu, że po prostu im spadły, po prostu opadły im szczęki tym ludziom. I chodzi o to, że co ciekawe, w przeciągu 20 minut zmieniło się moje życie. Ja tam przyjechałem, bo nasz występ trwał 20 minut. 20 minut nam pozwolili grać. I ja, jak wychodząc na scenę, byłem nikim. Nieznanym nikomu jakimś chłopakiem z Puław. Ale jak schodziłem ze sceny, po 20 minutach byłem gwiazdą rocka. Rozumiecie? Bo to jest tak, w przeciągu 20 minut wszystko zmieniło się. Nagle po 20 minutach okazało się, że ty jesteś fajny. Wszyscy chcą być moimi kolegami. Dziewczyny chcą być moimi dziewczynami. Kiedyś to nie było tak. A teraz wszyscy sami chcą. Ale słuchajcie, czy to jest miłość? Czy to jest to, o co chodzi w życiu? Żeby cię podziwiali? Żebyście mnie podziwiali teraz? Ja to pieprzę, rozumiecie? Już mam to dawno za sobą. Żebyście mnie podziwiali. Mi chodzi o prawdę. O prawdę. Bo ja, można powiedzieć, zacząłem szukać Boga, ale po omacku. Zacząłem Go szukać. W kościele Go nie widziałem, chodzenie do kościoła to dla mnie była strata czasu wtedy. No to sobie własnego Boga zacząłem wymyślać. Jakieś zacząłem czytać te wschodnie broszurki, Hare Krishna, jakieś tam takie tego, buddyzm. I całe szczęście, bo jestem leniwy, to Pan Bóg uratował mnie. Pan Bóg mnie uratował. Bo tam każą, rozumiecie, siedzieć jakoś tak, nogi zakładać jakoś tak, jedna tak, a później druga ma być na to. To ja nigdy tego nie mogłem zrobić. Jakoś ktoś nazwał jakiś kwiat lotosu, czy co tam. Rozumiecie, nie no, tak, a później ta noga ma tu w ogóle iść. Może ktoś umie, a ja nie umiem. I jak się okazało, że już rozumiecie, że nie umiem tego zrobić, to powiedziałem, tam w ogóle, to jakiś tam Buddy Krishna jakiś. Chrystus lepszy. Zacząłem to jakby czytać. Dużo książek czytałem na ten temat. Miałem taką prywatną religię. Sobie zrobiłem, słuchajcie, prywatną religię tak zwaną. Ponieważ wiadomo, do tej pory miałem taką religię sentymentalną, prawda? I tak zwaną religijność naturalną. Wiecie, co to jest religijność naturalna? Religijność, nie chrześcijaństwo, to nie jest chrześcijaństwo. Byłem religijność naturalna, to znaczy to, że jest gdzieś Bóg, jest, oczywiście, że jest, ale to jest ten starzec z brodą, z którym trzeba mieć, rozumiecie, jakby nie wolno go denerwować, bo może się pogniewać. Jak się ten starzec pogniewa, to co robi taki starzec, taki, nie wiem, nawet taki Zeus? Piorunem, jeb! Nie? To lepiej mieć z nim dobrze. Czyli lepiej, wiecie, no, lepiej nie denerwować go. Czyli należy mu składać jakieś ofiary, żeby on był taki, lepiej, żeby się nie wkurwił. Ofiary się składa najczęściej na górze, jakiś buduje się jakąś świątynię, jakąś coś i tam idzie się przebłagać, bo lepiej nie tego. Najczęściej to jest tak, takie przebłagania są fałszywe. Nie wiem, czy... Bo jest takie, jak trwoga, to do Boga, nie? Do właśnie do tego Boga, jak trwoga. Bo jak już nie trwoga, to po co Bóg, tak? Ja kiedyś, słuchajcie, zostałem zaproszony przez jakiegoś księdza, żeby, słuchajcie, przyjechać do Częstochowy, bo teraz słuchajcie, co jest. Jest pielgrzymka maturzystów. Oni przyjeżdżają do Częstochowy, żeby się modlić, żeby zdali maturę. Na tą górę jadą, wiecie, żeby przebłagać tego starca, bo się pogniewa, to nie zdam matury. Ja tam przyjechałem i tak się zastanawiałem, Boże, co ja mam powiedzieć? Co ja mam powiedzieć? Że świetnie, że tu przyjechaliście, módlcie się, jak się będziecie modlić, to zdacie maturę. No do cholery, przecież żeście przyjechali, tak? Przebłagać bóstwo. To ja powiedziałem, słuchajcie, coś skandalicznego dla nich. Powiedziałem tak,
Świetnie, że tu przyjechaliście się modlić. Módlcie się o to, żeby wypełniła się w waszym życiu wola Boża. Bo może macie nie zdać matury. A tu taki pomruk. Patrzy na księdza, a ksiądz tak. Kurna, przecież wszyscy mieli maturę zdać, nie? Ja mówię tak, a może, mówię do niego, a może ty wcale masz nie być jakimś tam studentem? Może masz być fryzjerką? To ksiądz już w ogóle... Co on w ogóle... I mówię, módlcie się tu, żeby wypełniła się wola Boga w waszym życiu. Bardzo niezadowolony był. Bardzo nie. Przecież oni, patrzcie, oni nie przyjechali po to, żeby się pełniła wola Boga. Oni przyjechali, żeby zdać maturę. Ale wola Boga nie. Niech się nie pełni wola Boga. Najważniejsze jest matura, bo co jest po maturze? Studia. A co po studiach? Dostaniesz lepszą pracę. A jak dostaniesz lepszą pracę, będziesz zarabiał co? Pieniądze! Więc o to tu chodziło, tak? No już wiemy, po co się przyjechaliśmy modlić. Żebyśmy zarabiali pieniądze! Ale wola Boża? No gdzie? No weź. No przecież co to jest, jak ty matury nie zdasz? Kim jesteś, gnoju, bez matury? Ja zdałem maturę tylko dlatego, że poszedłem w pewnym momencie do ubikacji i w tej ubikacji tam na tym były dwa zadania rozwiązane z matematyki. Wszystko przepisałem i zdałem tą maturę. I tak to jest w tym życiu. Właśnie tak. I słuchajcie, czy ktoś z was tutaj, co przyjechaliście, modli się, żeby się pełniła wola Boga? Wola Boga, żeby się wypełniła. Bo słuchaj, każdy tu, co siedzi, to ma plany z was na życie. To młodzież jest, nie? Głównie. To każdy sobie myśli, a ja to bym chciał być tym, albo kim innym. A może ty wcale tym masz nie być. Może to, co, o czym ty marzysz, to jest, będzie powodem twojego cierpienia i twojej śmierci. A może trzeba się modlić, Panie Boże, przecież Ty mnie znasz, wiesz, kim ja jestem, daj mi Ducha Świętego, żebym ja odnalazł moje powołanie. Powołanie, o, powołanie. Kim ja mam być? Czy modlisz się o to, żebym się dowiedział, jakie jest moje w życiu powołanie? Przecież to jest, o to chodzi. Wypełnić wolę Boga. Bo wtedy człowiek jest szczęśliwy. Szczęście. A ja robiłem wszystko, żeby być tylko nieszczęśliwy. Wszystko. Wszystko robiłem tak, o, żeby tylko nieszczęście mnie spotkało. Ale Pan Bóg jest dobry. Nawet mogę powiedzieć taki przykład, słuchajcie. Jak byłem takim, jeszcze młodszy niż Stasiek, tak 16 lat miałem, to byłem, jeszcze nie byłem punkiem, tylko takim długowłosym hipisem i naszą zabawą było chodzenie i zdobywanie, narkotyk zdobyć, ale kiedyś to nie było tak jak dzisiaj łatwo, że idziesz, jakiś dealer ci daje coś tam tego i już masz świetnie, tylko to trzeba było się napracować. Myśmy chodzili na pola, rósł mak i słuchajcie, ten mak tam się trzeba było naciąć żyletką i takie mleczko z niego spływało, w tym mleczku było opium. I myśmy mieli ukradzioną strzykawkę i słuchajcie, to mleczko tam w lesie później tak mieszaliśmy z wodą i w tą strzykawkę i w żyłę. I słuchajcie, ja tak parę lat z tą bandą tych hipisów, moich kumpli, łaziłem na ten mak. I słuchajcie, nigdy w życiu nie wstrzyknąłem sobie. Chociaż oni, no wiecie, jaka jest, pewnie chłopaki wiedzą, zresztą nie tylko, jaka w tym wieku jest presja, że no co kurna, co ty taki cienias jesteś, co, się boisz? I słuchajcie, potrafiłem powiedzieć, ja nie chcę.
I oni, słuchajcie, sobie te wszczykiwali, mówili, Tomek tam już tak jakoś odlatując, no bierz, no bracie. A ja mówię, nie. Słuchajcie, ci moi koledzy, z którymi tam chodziłem, wszyscy umarli. To byli moi rówieśnicy. Bardzo szybko ktoś wymyślił tak zwaną substancję kompot, to się nazywał, taka polska heroina. I to już była naprawdę ciężki drak. I przyszło takie coś, co się nazywa AIDS. A oni wszyscy sobie jedną strzykawką to strzykiwali. Rozumiecie, brali taki, gdzie tam, o spodnie tą igłę, o tak. To krew była kolegi poprzedniego i tak i następny i trzeci. I słuchajcie, oni wszyscy umarli. A ja żyję. Ja się mogę spytać, dlaczego ja żyję? Dlaczego oni umarli, a ja żyję? Ja nie wiem. Nie wiem tego. Ale taki jest fakt. Bóg mi życie uratował. Jestem pewien, na pewno nie mój rozum głupi, na pewno nie mój takiego głupiego nastolatka rozum. Co mi mówiło, nie bierz? Coś we mnie mówiło, nie rób tego. Miej odwagę. Odwagę miej. Odwagę powiedzieć nie. Nie chcę tego. To jest ważne, mieć odwagę. Trzeba być odważnym. To może, słuchajcie, to może o waszym życiu, o życiu i śmierci zdecydować czasem, że trzeba być odważnym. Jak, słuchaj, naprawdę, jak widzisz zło, zło trzeba nazwać złem. Nie można mówić, że to taki tylko, tam wiesz. Zło trzeba nazwać złem. Trzeba być odważnym. To może ci uratować życie. I mi, słuchajcie, to mi życie uratowało. Mogę powiedzieć taki jeszcze jeden fakt. Ja zakochałem się w dziewczynie, która jest moją żoną dzisiaj. Nazywa się Natalia. I słuchajcie, jak się zakochałem w niej, to przecież my byliśmy anarchistami. Jaki tam ślub tam, czy coś, dzieci tam. Po co komu dzieci, po co komu ślub? Taki cyrk. I zamieszkaliśmy sobie w Warszawie, bo ja już byłem słynnym muzykiem, na kocią łapę, wiecie tak, bez ślubu. Tam przecież my się, na zasadzie, przecież my się kochamy. To jaki tam, będzie nam ksiądz coś, w ogóle kazał, jakiś ksiądz. W ogóle ksiądz to w ogóle, o, nie tak, tylko nawet tak, o, ksiądz. Ale słuchajcie, Pan Bóg jest słuchajcie, rozumiem, no i patrzcie, ja mówię, no, ksiądz to tak, nie, o tak. A Pan Bóg jest taki, słuchajcie. Idę sobie w tym Warszawie, gdzie mieszkałem miesiąc, już miesiąc, i Pan Bóg od razu po miesiącu się za mnie zabrał, bo myśmy tam razem mieszkali, to oczywiście spaliśmy w jednym łóżku, tak? No przecież nie na dwóch oddzielnych, tak? A co się robi wtedy? Ale Pan Bóg od razu się u mnie upomniał. Od razu. Idę sobie ulicą, patrzę, a tu idzie taki mój kumpel. Idzie mój kumpel ze szkoły, z liceum. Ja chodziłem do liceum plastycznego, słuchajcie. W Nęczowie. Idę, a patrzę, a tu idzie mój kumpel z liceum, Piotr Pelanowski. Ja mówię, łe, a ty co tu? Bo jego, słuchajcie, wywalili ze szkoły. On był, słuchajcie, chuliganem, gorszym niż ja. Więc go wywalili w drugiej klasie, chodziliśmy do jednej klasy. Ja patrzę, a ten idzie. Nie widziałem go chyba, ja wiem, z 10 lat i ten idzie tu teraz. Ja mówię, łe, cześć, Piotr, co ty tu robisz? On mówi, ja tu mieszkam. A ja tak patrzę tu, klasztor Paulinów. Mówię, tak, to znaczy gdzie? A on, tu. Ja mówię, użysz, jak to tu w klasztorze mieszkasz? On się tak w cywilu, nie? A on mówi, no, poszedłem do zakonu. I mówię, o kurna, słuchajcie, do zakonu. On się nazywał teraz, nazywa się Augustyn. Augustyn Pelanowski. No dobra,
Ucieszyłem się strasznie, ale tak, kurde, ja cię nie mogę. Słuchajcie, naprawdę fajny koleś był. Ale to mówię, Pan Bóg księża, nie? A to mój koleś taki, naprawdę, naprawdę fajny człowiek. I on, słuchajcie, ojciec Augustyn. Kurde. I ja mówię, bo on mówi, ja tu mieszkam, chodź do mnie. A ja mówię, a ja mieszkam tu, mówię, słuchajcie, dwie ulice dalej z Natalią, nie? I tak mówię, ty, no kurde, jak super, jak super, jak super. I zaczęliśmy się jakby to odwiedzać, nie? Ja u niego, najlepsze to jest to, że jak ja do niego przychodziłem, do tych Paulinów, to wiecie, co on robił? Kazał mi się ubierać w ten habit. On myślał, co za kretyn, on myślał, że ja, jak sobie założę ten habit, bo on mi kazał tak, załóż ten habit. Ja założyłem taki biały i mówi, zobacz się teraz w lustrze. Słuchajcie, ja tak patrzę w lustrze i mówię, no nieźle. Ja myślę, że on miał plan, żeby mnie przekabacić, żebym ja poszedł do tego zakonu, rozumiecie? No ale ja powiedziałem, no nie, tam widziałem, coś tam. Za to, jak on nas odwiedzał, to takie były dziwne te odwiedziny, bo on jak przyszedł, to tak patrzy tak po naszym pokoju i tak mówi, no, żyjecie w grzechu. A ja tak jak ten ksiądz częstochowy. Rozumiecie? No, to jest takie jest nasze życie. Taka jest prawda o nas, nie? No, ale chcę powiedzieć, no i tak, żeśmy się odwiedzali, tam nie odwiedzali. Moja Natalia go przestała lubić w jednej sekundzie. Ale ja go lubiłem, bo to był fajny człowiek, przyjaciel mój, nie? Przyjaciel mój został zakonnikiem. Nie mogłem już tak robić. I słuchajcie, pewnego dnia, i zdarzył się cud. My mieliśmy, moja żona dzisiejsza chorowała na taką chorobę, depresja to się nazywa dzisiaj. To się nazywa depresja. Ale nie wiem, czy wiecie, co to jest ta depresja tak naprawdę, bo to jest takie modne słowo. To jest taki stan, że człowiek nie chce żyć. Jest smutek, ale jest to smutek bezgraniczny. Nie taki smutek, że, nie wiem, spotkałam jakaś przykrość, nie wiem, ktoś mnie powiedział mi coś złego, jestem smutny albo smutna. Nie, nie. To jest smutek bezgraniczny. I ona mi mówi, że ja nie chcę żyć. I ja jestem, ja nie mogę tego pojąć. Bo jak nie chcę żyć? Ja chcę. Każdy chce. Chcecie żyć? Ja chcę żyć. A ktoś ci mówi, ja nie chcę żyć. Nie są to żarty. Nie są to żarty. Patrzysz, wyjeżdżasz na koncert, a wracasz, a patrzysz na jej ręce, a to są takie pociachane. O tak. I człowiek stara się jakoś pomóc. Coś, wiecie, na zasadzie najgłupsza rzecz to jest takie gadanie, weź się w garść, czy coś tam. To jest nie ta kategoria już w ogóle. Co to znaczy weź się w garść? Jak ona nie chce żyć. Kto może dać życie? Patrz, kto ci może dać życie, jak ty już umierasz? Umierasz. Musi być ktoś, kto jest panem życia. Ten może dać życie. Ja jestem człowiekiem. Nie mogę dać życia. Ale jest ktoś, kto życie może dać. Ja bardzo cierpiałem. Ja się na przykład, powiem wam, bałem wyjeżdżać na koncerty, bo bałem się, że jak wrócę, będę już tam z koncertu, to znajdę martwą. Moją dziewczynę, nie wiem, w wannie z podciennymi tymi żyłami. Ale to było na wielkie cierpienie, wielkie. I ja mówiłem, kto może mi pomóc? Kto może mi pomóc? I słuchajcie, pewnego dnia siedzimy sobie w domu, a tu jest, otwieram drzwi,
Augustyn. I on mówi tak. Cześć, cześć. Ale mówi... Ja tu nie przychodzę na herbatę. Bo tak powiedział. Bóg, i on powiedział tak. Bóg mi powiedział, że mam tu dzisiaj przyjść, bo Natalia już dawno nie była u spowiedzi. A ja tak sobie myślę, ale tak mnie coś tknęło. I on mówi tak, podszedł do Natalii i mówi tak, czy chcesz się wyspowiadać? A ona, ja myślałem, że ona powie, spadaj na drzewo w ogóle. Bo ona wtedy była, słuchajcie, taką anarchistką, feministką, aborcja, proszę bardzo. Super. Jakieś tam pedalskie związki i tak dalej. No w ogóle zajebiście. Tak było. A słuchajcie, ja sobie myślałem, bo ona, że ona nie lubiła tego Augustyna. Sorry. Używam starożytnego urządzenia. Że ona mu powie, idź stąd w ogóle, palancie. A ona mu powiedziała, a w sumie to czemu, nie? No dobra, wziąłem psa, bo mieliśmy, wiecie, tak zwane związki takie anarchistyczne, to raczej dzieci nie mają, tylko psy albo koty. Więc ja pomyślałem sobie, no dobra, to ja, wy tu się spowiadajcie, a ja se pójdę z psem. I słuchajcie, Natalia rzeczywiście nie była u spowiedzi chyba z 10 lat. Bo ona była tak jak ja. Kościół, nie. Razem tak żeśmy doszli do takiego wniosku. I słuchajcie, po tej spowiedzi jestem tego świadkiem. Zniknęły wtedy wszystkie jej dolegliwości związane z tą depresją. Po godzinie przyszedłem i niby nic, ale od tej chwili przestała się ciąć, przestała mówić, że nie chce żyć. Wręcz powiedziała mi, że ona chce wziąć ze mną ślub i mieć dzieci. Nigdy o tym nie mówili, nie mówiliśmy. Przyszedł dawca życia. Jezus Chrystus przyszedł. Rozumiecie? W tym sakramencie, takim, jak się tu mówi, że taki do spowiedzi iść. O, kochani, ja już wiem, co to jest spowiedź. Bo jestem świadkiem, że w tym Chrystus, który jest Panem, On jest Panem. Jezus Chrystus jest Panem. On jest obecny w tym sakramencie. I On wskrzesił moją dziewczynę. Rozumiecie? Ona była martwa. Bo jeżeli ktoś mówi, że nie chce żyć, to znaczy, że do tego samobójstwa ile tam... Niech tylko uzbiera te 50 tabletek tych, wiecie, takich mocnych, nasennych. I do widzenia. Ona już raz tak zrobiła, ta moja dziewczyna, kiedyś. Uzbierała se 50. Koniec. Cudem odratowali, bo zapukała, bo dziwne, że akurat nie umawia, oczywiście, bo jak ktoś chce popełnić samobójstwo, to przecież wiadomo, że nie umawia się z koleżanką, tak? Tylko nikt nie wie o tym. To ona se oczywiście, że się nie umawiała z koleżanką. Połknęła, a tu słuchajcie, za 20 minut pukanie do drzwi, koleżanka jej najlepsza przychodzi. A ona już była o taka, nie? I pogotowie, pukanie żołądka i przeżyła. Ale teraz, rozumiecie, to jest jeszcze chwila. A Chrystus przyszedł i ją dał jej życie. Dał życie, bo On ma życie. To On daje życie. Chrystus, o którym ja nie słyszałem. Ja słyszałem Bozia, o jakiejś Bozi słyszałem, albo o jakimś starcu groźnym, ale nie słyszałem o moim Zbawicielu, który przychodzi i daje życie, rozumiesz? Życie Tobie może dać. Tak jak jej dał. I ja jestem tego świadkiem. I nikt już tego mi nie zabierze, rozumiecie? Widziałem na własne oczy. I żaden demon, żaden szatan mi tego nie wyrwie już. Stoję na skalę, którą jest On, mój Zbawiciel, który On dał życie znowu.
mojej dziewczynie. I myśmy ożenili się, poszliśmy w tym klasztorze, tym co mówiłem, tu mieszkasz, mieliśmy, słuchajcie, ślub i ślub nam dawał ten ojciec Augustyn, była to jego ostatnia msza w tym kościele, też ciekawe. Ślub wzięliśmy w maju, no bo oczywiście jak jest te zabobony w katolickim kraju, podobno w maju nie wolno. To my, a właśnie, że wolno. Jak kurna można tak ludziom takie bzdury w głowę wciskać, że żeby się żenić, to musi być R. No ja się nie mogę, rozumiesz? Jak można wierzyć w taki debilizm? I to są ludzie wierzący? To jest katolicki, chrześcijański kraj, który wierzy w gusła? Maj, najpiękniejszy miesiąc, wiosna, nie wolno. A kurwa, właśnie, że wolno. I słuchajcie, my w maju oczywiście. Tak, żeńcie się i w maju śluby. Tylko w maju, w najpiękniejsze miesiące. Słuchajcie, nie no, ale ja dlatego tak mówię na K i tak przeklinam, bo słuchajcie, jak żeśmy ślub u proboszcza tam w katedrze, bo to ci Paulini to nie mają proboszcza, tylko tam jest proboszcz w katedrze, to no kiedy państwo chcecie ten ślub? Mówimy w dzień zesłania Ducha Świętego, on, ale to w maju przypada. I tam 30 maja, a jego sekretarka, w maju ślub to szybki grób. Nie, no taka jazda, no słuchajcie, no po prostu ludzie, rozumiecie? Ale nie daliśmy sobie tego wyrwać, bo to demon cię straszy, demon, to jest diabeł. On mówi, to jest fałszywy, wszystko fałszywe, nie wolno, tego ci nie wolno, tego nie wolno, nawet w maju się żenić nie wolno. Wszystko zabronione, ale my żeśmy się nie dali jemu i myśmy mieli ślub, w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego, w dzień zesłania Ducha Świętego. Tak, i tak się stało. I dzieci mamy, to jest Stanisław, moje dziecko i Nina. I Bogu dziękujemy za to, co się wydarzyło. Bo to jest historia miłosna, rozumiecie? To, co powiedział ten, to jest, że Chrystus uwiódł cię. On cię kocha. Bóg ciebie kocha. Ja to usłyszałem. Usłyszałem, to poszedłem, bo Augustyn i później mnie z takimi ojcami tam poznał i oni mi powiedzieli, jeden z nich mi powiedział, Tomuś, idź na katechezy, posłuchaj ich. Ja, słuchajcie, anarchista, który, co, ktoś mi będzie tu kazał coś? Nikt mi nic nie będzie kazał. Tak zostałem wychowany na ulicy. To słuchajcie, ja byłem posłuszny temu ojcu. Raz w życiu byłem posłuszny i poszedłem na te katechezy. Poszedłem. I tam usłyszałem coś takiego właśnie. Usłyszałem dobrą nowinę. Ewangelia, to znaczy po grecku dobra nowina. Ewangelię usłyszałem. Bo ktoś mi powiedział, że Bóg kocha ciebie. A ja tak sobie myślę, jak to mnie? Mnie nikt nie kocha. Nigdy mnie nikt nie kochał. A on mówi, Bóg kocha grzesznika. A ja... Czyli mnie, rozumiecie? Bóg kocha grzesznika. Mnie. Kocha złego. To jest dobra nowina. Bo to, że Bóg... Mi mówili całe życie, mi mówili nieprawdę. Mówili mi, że Bóg kocha, ale owszem, dobrego. Grzecznego. To Bóg go kocha. Ale grzesznika, grzesznik do piekła. A ja usłyszałem, że mój Bóg, Jezus Chrystus, za mnie złego oddał swoje życie. Pozwolił ukrzyżować się. Dał, żeby go bili, pluli, katowali dla mnie, z mego powodu. Rozumiecie? Bo ktoś mówi za nas, ty nie mów za nas, mów za mnie, mów ty, siostro, ty i ty, mów Chrystus dał się katować za mnie, rozumiecie? Z mego powodu,
tak mnie kocha. Bo Chrystus umarł za nas. Jakich za nas? Za kogo? Za Niego. Za Niego. Za mnie. Ja nazywam się Tomasz Budzyński. Mam imię i nazwisko i za mnie Chrystus dał się ukrzyżować. Z miłości do mnie. Rozumiecie? Do ciebie po kolei. To jest chrześcijaństwo. To jest dobra nowina. Że jest miłość, jest prawdziwa miłość, która nie broni życia swojego, nie broni swoich pieniędzy. Może się dać drugiemu, możesz się dać. Możesz się ofiarować. Możesz się ofiarować swojej żonie, swojemu bratu. Nie musisz się bronić, bo całe życie twoje do tej pory polegało na tym, że się musisz bronić. A jak się nie umiesz bronić, to musisz uciekać. A ja przez to, że byłem tchórzliwy, to uciekałem. A tu już nie muszę nigdzie uciekać. Bo wiecie co? Bo jestem kochany. Jestem przez kogoś kochany. A jeżeli jesteś kochany, to sam możesz kochać. Bo jeżeli pozwolisz się uwieść, pozwolisz, to sam możesz kochać drugiego. I ja mogę powiedzieć tak, jestem już 20 parę lat w małżeństwie i w tym moim małżeństwie było różnie. Na początku to była taka, słuchajcie, agrecha. Rozumiecie? Typu biliśmy się, wyzywaliśmy, ale jakoś ze sobą byliśmy, ale takie były stosunki, wiecie, że tak zwane, nie wiem, nie odzywaliśmy się do siebie. Ale słuchajcie, od tego czasu, kiedy Chrystus przyszedł, zmieniło się wszystko. Możemy dzisiaj z moją żoną prosić się o przebaczenie. Oczywiście, że jest tak, że czasem, przecież jestem człowiekiem i diabeł czasem kusi mnie, przychodzi czasem demon i mnie opęta i nawet jestem, nie wiem, dokuczam mojej żonie, tak? Dokuczam jej. Ale słuchajcie, ja później idę i proszę ją o przebaczenie i ona tak samo mnie, jak coś zrobi. Bo wiecie, ja słyszałem i kiedyś tak też tak robiłem, że są tak zwane ciche dni, tak? Pokłócą się i są ciche dni. Ciche dni? Dni? Przecież to jest jakiś sadyzm. To jest sadyzm. Jaka miłość? Gdzie miłość? Jak ty chcesz karać drugiego, karać teraz, no bo nie odzywanie się do kogoś, to jest, że ty kogoś karzesz. Dajesz mu karę. Nie, jakim prawem ty śmiesz kogoś karać? Kim ty jesteś, że ty teraz będziesz kogoś karał? Ja, Bóg mi to dał nam to, że prosimy się o przebaczenie. I ja zawsze robię to, my mieszkamy w bloku. Jesteśmy blokersami i robię to w przedpokoju, tak, żeby dzieci to widziały. Bo mi kiedyś jeden z tych ojców powiedział tak, wiesz Tomek, na czym polega wychowanie dzieci? A ja tak sobie myślę, jak byłem taki młody, wiecie, młody, dopiero co urodziły się dzieci, to tam, wiecie, nie wiem, jak się wychowuje dzieci. Tak sobie myślałem, no trzeba im mówić, prawda, że no nie wiem, że to jest Bozia, tak? Bo mnie tak wychowywali. Bądź grzeczny, Bozia. A on mówi nie. A ja mówię, to co trzeba robić, żeby wychowywać dzieci? On mówi, masz kochać swoją żonę. A? Popatrzcie, i tak no sami byliście dziećmi. Dzieci dobrze wszystko widzą. Wszystko widzą. I ten moralizm, to gadanie, że masz być grzeczny, to można sobie okan dupy potłuc, bo ja nie chcę być grzeczny. I koniec. Nie chcę być. Chcę być niegrzeczny. To od razu wiadomo. I rodzice obserwują nas, widzą, że ty jesteś hipokryta. Że jesteś po prostu obłudny. Takie tylko gadanie, a na boku co robisz? Porno oglądasz, tak? W internecie. A tu takie, raz moralizuje, że nie, to tak nie wolno. A tu sobie porno ogląda. Ja cały czas oglądałem porno. I słuchajcie, dzieci muszą zobaczyć miłość. Muszą zobaczyć.
zobaczyć, że ich ojciec kocha ich matkę, że matka ich kocha ojca. Trzeba sobie okazywać czułość przy dzieciach. Trzeba, żeby dzieci widziały to, ale też co innego, trzeba się kłócić przy dzieciach. Bo jest taka, wiecie, takie, że zamykają drzwi i się wtedy kłócą tak, ty chamie, ty świnio jedna, tak, tylko cicho, bo tam jeszcze usłyszą. No tak? Zamykają drzwi, żeby dzieci nie widziały, żeby dziecko nie zobaczyło, jaki jesteś gnoju naprawdę. A może dziecko właśnie powinno zobaczyć, jakim ty jesteś gnojem naprawdę. Bo właśnie taki jest człowiek. Właśnie taki jest. Taki jest człowiek. I słuchajcie, tak, są awantury, często. Ale dzieci widzą ten grób rodzinny, bo nasze dzieci, nie wiem dlaczego, nie zamykają drzwi w domu. Ja tego nie rozumiem. Ja jak byłem w ich wieku, to od razu przychodziłem ze szkoły do pokoju i drzwi zamknięte. A ci, kurne, wszystko pootwierane. Wszystko wiadomo. Nic się nie ukryje. Nic. I słuchajcie, prawda, jest ta kłótnia i jest ten grób rodzinny, tak? Wszyscy w swoich pokojach, tak. Jeden tam, drugi tam. I słuchajcie, ja nie mogę znieść tego. Ja ją kocham. Ja ją idę i proszę o przebaczenie. I mówię to w przedpokoju, tak żeby wszyscy słyszeli. Mówię do niej, ja ciebie proszę o przebaczenie. I ona mówi, ja też ciebie proszę o przebaczenie. I idzie do mnie do przedpokoju i się obejmujemy. Ale oni przybiegają z tych pokojów i wszyscy się tak obejmujemy. Jak byli mali, to tak mi obejmowali tu za nogi. Tak, a teraz mnie obejmują już, córka jest wyższa od żony i tak się obejmujemy, stoimy. Rozumiecie? To jest, ja rozumiem, to znaczy wychować dzieci. Bo chodzi o to, to nie ja wymyśliłem, to wymyślił ojciec, powiedział mi to zakonnik, który się nazywa ojciec Stanisław Jarosz Paulin, że to trzeba kochać żonę. Ale ja go posłuchałem i kocham ją naprawdę. I słuchajcie, bo kiedyś nie kochałem jej naprawdę, kiedyś kochałem siebie kochałem. Dlatego były ciche dni, bo była miłość własna, a nie miłość do drugiego. Bo słuchajcie, dzieci muszą widzieć, doświadczyć, trzeba spotkać chrześcijanina, rozumiecie? Żeby kochać i być kochanym, trzeba widzieć miłość. Żeby być chrześcijaninem, trzeba chrześcijanina spotkać. Sól, dobre, to jest burak dobry, dobry burak, a nie jakieś kurwa pierdoły, jakieś teorie. Trzeba spotkać i doświadczyć. Ja doświadczam, bo słuchajcie, bo dzieci to widzą i dzieci widzą, że jest śmierć. Tak, jest śmierć, jest awantura, jest wykrzyki, jest coś tam, ale nie, jest zmartwychwstanie, jest dobra nowina, bo to, że świat jest zły, to gołym okiem widać. Ale jest zmartwychwstanie, rozumiecie? Można przebaczyć wrogom, można się pojednać, jest to możliwe. Na koniec chcę powiedzieć jedną rzecz. Nie wiem, czy wiecie, jest taki filozof, który się nazywa Sartre. Nie wiem, czy słyszeliście. I on w jednej z swoich książek napisał takie zdanie: piekło to inni. Rozumiecie? Co to znaczy piekło to inni? To znaczy, że ty, to dla mnie, to jesteś piekło. Ty. Nasza relacja to jest piekło. Nie? On tak twierdzi, że człowiek z drugim to jest piekło w tej relacji. Może być tylko piekło. Tak mówi filozof egzystencjalista Sartre. I to jest dzisiaj współczesna Europa. Tak myśli, że ten drugi to jest dla mnie zagrożenie. On jest dla mnie śmiercią, jest dla mnie piekłem. Ale my mówimy coś absolutnie innego. My mówimy, że drugi jest Chrystusem. Rozumiecie? To jest wszystko na odwrót. My mówimy, drugi jest Chrystusem. I w moim małżeństwie drugi jest Chrystusem. A to już wszystko zmienia. Wszystko zmienia. Wszystko.
że możesz przebaczyć. Możesz przebaczyć i żyjesz. Okazało się, że nic nie straciłeś na tym, że pokornie powiedziałeś proszę o przebaczenie. Że co, jakaś korona ci z głowy spadła? Tak, kurwa, nareszcie spadła ta korona. Nareszcie spadła. I wam, i co, wydaje się, że coś straciłem? Nic, właśnie zyskałem. Zyskałem. Nawet nie wiesz, ile możesz zyskać wtedy, jak pojednasz się z drugim. Odwagi, to jest możliwe, bo Chrystus idzie przed nami. Jeżeli naprawdę ty chcesz pojednać się z drugim, to Chrystus idzie przed tobą, a to On jest Panem. I słuchajcie, naprawdę, ja żyłem w ciemności, ale usłyszałem dobrą nowinę. I ja tą dobrą nowinę teraz mówię do ciebie tu, że Bóg kocha cię. Bóg kocha grzesznika. Nie wiem, co o sobie myślisz dzisiaj, że jesteś do dupy, nie nadajesz się, jesteś grzesznikiem. Ja też jestem nim, ale Bóg kocha ciebie. Ty nie patrz na innych, bo czasem my się chcemy porównywać, a ten to jest taki, o ten to jeszcze tyle się modli, a ja się jakoś nie mogę tyle modlić. To on znaczy, że jakoś lepiej. Nie, Bóg do ciebie. Jezus do ciebie chce mówić. Nie do tego drugiego. Ciebie kocha. Bóg ciebie kocha. Ale czy ty pozwolisz kochać się? Pozwolisz się kochać? Tak jak to w tej pieśni było. Uwiodłeś mi, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Ja pozwól uwieść się. Nie wiem, dzisiaj ten pierwszy dzień przyjechałeś tu, to pozwól się uwieść. Pozwól uwieść się przez Chrystusa. Słuchajcie, nie wiem, jest takie słowo w Starym Testamencie. Jakiś prorok mówi, naród kroczący w ciemnościach zobaczył światłość wielką. Moje życie to była ciemność. Ciemność. Ja jestem ten naród, który kroczy w ciemnościach. I zobaczyłem światłość wielką. Usłyszałem dobrą nowinę o miłości Chrystusa. O tym, że jest Zbawiciel. Chrystus, nie Bozia. Jezus Chrystus. Rozumiecie? On mnie kocha. I to wszystko. Wszystko zmienia. I zachęcam, żeby na tym spotkaniu, co jesteście, żebyście pozwolili się być kochanym. Bo czasem człowiek mówi, ja nie chcę być kochanym. Ale ty pozwól, odwagi. Nawet możesz iść do spowiedzi. Prawda? Takie słyszę. A spowiedź uratowała życie mojej żony. Może twoje życie wisi, może twoje życie wisi na włosku. Skorzystaj z tego. Popatrzcie, ile tu jest kapłanów. Bardzo wielu. Odwagi. Na koniec zaśpiewam o pierwszym przykazaniu. Jest 10 przykazań, ale które z nich jest najważniejsze? Które? Ale które? Numer. Numer 1. Najważniejsze jest pierwsze przykazanie, które mówi Szema Izrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Słuchaj Izraelu, Pan Bóg jest jeden. Jest tylko jeden Bóg. Nie ma innych bogów. Bóg jest jeden. Rozumiecie? I tam jest dalej. Będziesz kochał Pana Boga swego całym swoim sercem, całym swym umysłem i ze wszystkich swoich. A jaka jest największa siła teraz na świecie? I zawsze była? Nie, jaka miłość. Co to jest? To jest siła. Będziesz kochał Pana Boga swego z wszystkimi swoimi pieniędzmi. Myśleliście kiedyś w ten sposób? Tak można. A bliźniego swego daj nam Boże.
Jedyny Pan, prawdziwy Bóg, wszystko co mam oddaję Mu. On jedynym Panem jest, trzymaj Izrael, trzymaj Izrael. Jedyny Pan, prawdziwy Bóg, jedyny Pan, prawdziwy Bóg, jedyny Pan, prawdziwy Bóg, trzymaj Izrael, trzymaj Izrael. Shema Israel. On jedyny Panem jest. No, no, no. Jedyny Pan, prawdziwy Bóg, wszystko co mam oddaję Mu. On jedynym Panem jest, trzymaj Izrael, trzymaj Izrael. Jedyny Pan, prawdziwy Bóg, jedyny Pan, prawdziwy Bóg, jedyny Pan, prawdziwy Bóg, trzymaj Izrael, trzymaj Izrael. Shema Israel. On jedynym Panem jest. Odwagi! Tomasz i Stanisław Budzyński, dzięki bardzo. Dzięki. Bardzo dziękujemy. Są z nami jeszcze... Za świadectwo i za dobrą nowinę.